Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z ciekawostek zabawek. Tak, dzisiaj mamy Roblox Crystal, czyli ten fajny samochodzik, który niedawno już wyszedł. No i tak, prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj z tyłu mamy oczywiście fajnie i w ogóle, jak to jest zrobione. Więc bardzo fajnie się prezentuje. Mi się podoba bardzo to działko na górze, które chyba się rusza, nie wiem. Ale w ogóle nie wiem, dlaczego nie ma w środku dachu. Okej. Po prostu mam tutaj pieniążek i zobaczmy, to że będzie troszeczkę taki eksperyment, czy pieniążek może to przeszyć. O, patrzcie. Co się na scenie udało? No nie, bez jaj! Udało się! Pieniążek to przeciął. Dobra, pierwsze co to dacie. Wow! Nie wiem, co to jest. Jak na łazie. Nie wiem, ale potem się tego zjemy. Teraz is I Simona. Czy jak to tam było? O Jezu, jak się wysiłam. Dobra. Mam go. Jezu, ile on ma tu. Patrzcie, tak on się prezentuje. Bardzo fajny, taki z wąsem i z brodą. Mamy tutaj jeszcze bazukę. Bazuka. I mu się chyba ten... O, patrzcie! Wychodzi ten granat, ale fajosko. Piu, piu! I mamy oczywiście scratchów. Oglądajcie do końca, bo zobaczymy, co z tego scratchów dostanie w mojej grze. Mamy jakiś shotgun, to samo, co SWAT nie miał. Da-da-da-da-da-da-da! Ale fajnie. I złoto! Szczerą stawkę złota, tak ona się mniej więcej prezentuje. Dobra. I teraz jakiś body gold. Jakoś tak, body gold. Okej, znowu takie wysilanie. Jest. Okej, mamy to powoli. Noga! Ale mu wyszła noga. Mam przeczucie, że ten łatwiej wyszedł. Yes! Czemu mi się tak ta noga wykrzyknęła? Okej, ura. Słuchajcie, już wszystko rozpakowałem. Samochodzik jest bardzo fajny. I zobaczmy jego... Co mu się tu rusza? Dach mu się rusza? No fajnie, poczekajcie. Może domkniemy go troszeczkę. Okej, słuchajcie, więc przetestujmy ten samochód. Tu gdzieś instrukcja, zobaczcie instrukcję, bo nigdy nie odpakowywałem jakiegoś samochodu albo w ogóle jakieś zabawki z instrukcjami. O mój God. How to convert the vehicle to mode. Okej, tu czytamy. O, drzwi mu się chyba otwierają, nie wiem. Tak pokazane, słuchajcie, ale nie wiem. I pokazuje, że mu się tu światła zapalają, poczekajcie. Wow, popatrzcie! Światła mu się palą, ale my sobie zgasimy, bo nie chcemy. Ale dobra, zobaczmy, czy w ogóle ktoś może się trzymać do tego działka. Ogląda, jakby to było na ludziki. Simona tu posadzimy. O, prawie. To tak samo jak w innych zestawach się tak zbłonią to, tylko że troszeczkę chyba zdejmiemy, słuchajcie, dach. Więc potem to przetestujemy, ale wiecie co, to ja zawsze lubię patrzeć na Jezus, coś. Dobra, słuchajcie, możecie zobaczyć, jaka duża. To jest chyba rekord największy. Dobra, i teraz to sobie zobaczcie. Tak fajnie. Więc no, mamy, ale przechodźmy już do naszej dłoni. Więc mamy tutaj AK, złoto i w ogóle fajnie, ale... Dobra, potem to zrobię, ale chyba już możemy... A nie zaprezentowałam wam... Nie zaprezentowałam wam tego łódka, więc on jest taki... O,
tak fajnie się prezentuje, wam to mi się podoba, słuchajcie. Więc możemy zdejmować dach. Wow! Patrzcie, i teraz chyba to tutaj gdzieś idzie, tak? To idzie tędy, tak, tu. To idzie tędy. O, tutaj się to wkłada. O, dobra, jest już. I tutaj teraz możemy założyć działko, które bardzo się fajnie prezentuje. I teraz Simon może sobie tutaj stać i pójść do kogoś. Może do kogo, zaraz się przekonamy do kogo. Okej, słuchajcie, mamy Simona, który bardzo się fajnie prezentuje. O, możemy nim tak sterować, fajnie sobie sterujemy nim. O, nie no, kocham ten samochód. A czy siedzenia? Tak, siedzenia mu wykłada się jak w innych też samochodach i w ogóle helikopterach. Nie pamiętam, czy Black Hawk tamten z pierwszego odcinka miał w ogóle. Ale dobra, słuchajcie, możemy tutaj dać tego ludzika. O, możemy go sobie tutaj postawić. Niedługo będziemy, słuchajcie, przechodzić do rzeczy najważniejszej, czyli scratch code. Ciekawe, co to będzie. A, on ma te ręce. Ciągle zapominam, wiecie. A, i dajcie znać w komentarzach, żeby zrobić dużą miniaturkę. I o czym to ma być, co? Dużą taką długą, najdłuższą miniaturkę. Siedzi? Nie siedzi. Zrobimy pauzę, jak go wsadzimy. Jak widzicie, nasi dwaj ludkowie już są tutaj w środku. Samochodzie bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj oczywiście mamy Gold Stack. Postawimy go sobie tu. Rocket Launcher tu, żeby mieli czym się odstrzeliwać. To tu. I najważniejsza część. Trzeba, tam trzeba to podnieść, żebyśmy mogli sobie właśnie, słuchajcie, ten, no, ten scratch code. Ja chyba sobie go wyjmę, wiecie? Dobra. Okej, okay, mam, słuchajcie, ten scratch code. I zobaczmy, co my tu mamy. I to będzie kod. I zaraz, słuchajcie, zobaczycie kamerkę z komputera, jak my to będziemy... O, już coś widzę. To może zabrać wieki, więc... Więc słuchajcie, to jest kod, co właśnie dostaniemy za to... O, dobra, mamy kod bardzo fajowski i ja zaraz wracam. Słuchajcie, mamy tutaj już na stronę, więc tu mam swój kod i powoli będziemy zaczynać, czyli redeem my code, continue, dobra. Zrobię przerwę, jak wszystko zrobię, ok? Słuchajcie, mam swój kod już, więc klikamy enter code i tak, 4, 8, 9, 7, 0, 1, 0, 1, 0, 6, 5, 3, 2, 1. Ok. Teraz redeem i zobaczmy, co z tego wyniknie. Verify znowu. O, proszę bardzo. Pięknie. Okej, proszę bardzo. Teraz zobaczmy, co z tego nam wyniknie. Good. Okej. Wow! Patrzcie, co nam wyszło! Jakiś fajny visit item. I teraz zobaczmy. Try on, spróbujmy. Czemu mam taką moją postać? Poczekajcie. Wejdę sobie na mojego normalnego Robloxa. O, jaki update, może takiego właśnie dzisiaj nagramy. Okej, okay. Zobaczmy, co my tu mamy. O, to było ostatnim. Hat. O, come on, man.
Ok, 3D. To Roblox. Ok, słuchajcie. Mamy oczywiście takie coś i jeszcze takie coś, ale słuchajcie, nie będziemy oczywiście tego pokazywać. Po prostu nie wiem, jak to się robi ostatnio. I tak. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. No i tak. Siemanko, cześć! Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Siemanko, cześć!